Jest to walka po raz pierwszy trzech zawodników. Zobaczymy, który z nich będzie na wierzchu. Na początek ten, który dołączył do walki jako ostatni. Przed wami Kamil Kosakowski! Wizualnie prezentuje się bardzo dobrze. Zobaczymy, czy ten, który dołączył do walki jako ostatni, będzie najcięższy. 79 kg. Tyle popularny TikToker i lider zespołu Disco Boys wniósł na wagę. Kolejny będzie Sebastian Bunio Szabunio. No, już wiemy, że Kosakowski nie będzie najcięższy. Bunio, 80 kg. Może nie widać? A? Bunio, powiedziałbym, zawsze był taki niepozorny. Zobaczymy, czy jutro ta niepozorność da mu zwycięstwo. I trzecim wojownikiem w tej walce będzie Łukasz! Łukasz TV Wdowiak! ...72-15. Czyli widzimy, ułożyło się to nam bardzo ciekawie. 79 kg Kosakowskiego, 80 Bunia i 72-15 Łukasza, który był często stawiany jako faworyt w tej walce, mimo że jest najlżejszy. Zobaczymy, jak będzie. Panowie, potrójne face to face. Mieliście już sporo okazji próbować, więc wykmińcie to. We trójkę, na jak? Słowa nie mają znaczenia, przemówią pięści. Dobrze, panowie, jeszcze pozycja bokserska do publiczności, proszę bardzo. Możecie wybierać swojego faworyta, możecie obstawiać tylko i wyłącznie u oficjalnego bookmachera Fortuny. Kosakowski, Bunio, Łukasz TV. Zostańcie jeszcze na sekundkę, bo zadam wam na szybko pytanie. Pytanie jest bardzo proste. Czy cieszysz się, że w tej walce jest Kosakowski zamiast Joczoka? A obojętnie, ten czy ten, tego mogę woleć i tego, to mi bez różnicy. Człowiek wyjdzie ze wsi, ale wieś z Łukasza nigdy. Dobrze. Bunio, pytanie do ciebie, czy cieszysz się, że jednak Kosakowski, a nie Joczok? To już bez różnicy, serio. I tak ta walka jest nietuzinkowa, więc wiesz. Okej, okay, i Kosakowski, czy spodziewasz się, że sprawisz niespodziankę? Wszedłeś na tydzień, czy myślisz, że to ty jesteś tutaj faworytem? No, tak ludzie sądzą, więc to nie akurat jest mi oceniać. Nie, no myślę, że będzie okej, okay, jakby ja jestem przygotowany, pomimo tego, że 5 treningów, to Kosakowski w formie. Dobrze, w takim razie wielkie brawa. Kosakowski, Bunio, Łukasz TV. Już jutro walka trzech!